Monika! Z tej strony Elza! I witam was na moim kanale! Wiem, jak jest czasem ciężko skomplementować halloweenowy zestaw zarówno dla postaci, jak i konia. Tu przychodzę ja i moje 7 ulubionych halloweenowych kompletów. Piszcie w komentarzach, który z nich spodobał się wam najbardziej i który z nich zawita w waszej szafie. Przebieranki, czas zacząć! Ten zestaw jest wprost stworzony dla łowcy cukierków. Koń, jak i postać przypominają halloweenowego cukierka. Przed wami zestaw numer 1. Mój faworyt dzisiejszego odcinka. Daję wam słowo, że ten komplet będzie zarówno przepięknie się prezentował wraz ze śnieżno-białym siodłem do skoków przez przeszkody. Przed wami zestaw numer 2. Ten zestaw lub podobny był i będzie się pojawiać na waszych ekranach podczas halloweenowych live'ów na moim kanale. Przed wami zestaw numer 3. Zestaw, który pojawił się w ostatnim odcinku halloweenowej aktualizacji. Jeśli uwielbiacie nosić maski, to z uśmiechem na twarzy mogę wam polecić do tego kompletu maskę dyni. Przed wami zestaw numer 4. Wiedźma nie zawsze musi mieć długi, krzywy nos i zieloną cerę. Ten komplet jest przykładem na to, że każda zła wiedźma może wyglądać super. Przed wami zestaw numer 5. Trochę drogi ten zestaw, dlatego przedstawiam wam moją oszczędną wersję zestawu szkarłatnego hrabiego. Oszczędną w przypadku, jeśli tak jak ja już wcześniej zakupiliście lukrecjowe siodło westernowe. Te siodło jest na stałe w grze, więc na spokojnie możecie później uzbierać do niego szylingi. Taka rada, starajcie się nie kupować ubrań czy sprzętu za starcoinsy. Przed wami zestaw numer 6. Niech ten pierożek was nie zmyli, to jest legendarny pierożek nawiedzonej mumii. Pamiętajcie koniecznie o złotym skarabeuszu i unikajcie piaskowej burzy. Przed wami zestaw numer 7. To by było na tyle. Rozpiski wszystkich zestawów znajdziecie w opisie pod tym filmem. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!